Witajcie, 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 kochani. Spotykamy się na medytacji. Medytacji na otworzenie bramy mocy 1212. To 1212 to mistrzowska liczba i portal do świata aniołów. Do 12.12. anioły przypominają, że masz moc kreowania rzeczywistości, zwłaszcza dzisiaj. Dzisiejszy dzień jest magiczny i dzisiaj będziemy otwierać naszą bramę mocy. Nasz kontakt z aniołami zaczyna się. Przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie sobie siedzieć, możecie leżeć, tak, żeby tylko plecy były oparte. Zadbajcie o to, po to, żeby w trakcie medytacji nie zachwiało wam i żebyście się gdzieś nie uderzyli. Czasami tak bywa, że robi nam się dobrze, błogo i odlatujemy. Spokojnie oddychajcie, powoli, spokojnie. Oddech równy, im dłuższy i wolniejszy, tym lepiej. Każdy niech znajdzie swoje tempo oddechu. Najlepiej przez chwilę skupić się tylko na oddechu i sobie liczyć. Liczyć na przykład wdech na 4, przytrzymać i wydech na 4. Równo i spokojnie. Ten oddech uspokaja nasze ciało. Teraz nasze ciało, nasz umysł zaczyna się relaksować. Skupiaj się i podążaj za moim głosem. Twoje ciało odpoczywa. Teraz będziemy pracować z podświadomością. Będziemy nabierać mocy. A ciało niech sobie leży. Bądź siedzi. Odpoczywa. Głęboko, spokojnie oddychasz. Poczuj, jak twoje ciało staje się coraz cięższe. Z każdym oddechem tlen dociera do ciała, do każdej komórki w twoim ciele. I ciało odpoczywa. Twoje nogi stają się coraz, coraz cięższe. Twoje ręce ułożone są wzdłuż ciała, nie są skrzyżowane. I stają się również ciężkie, bo odpoczywają. Twoje powieki są szczelnie, mocno zamknięte. Odpoczywają. 10, 9. Jesteś spokojny, bezpieczny. 8, 7. Jest ci dobrze, podążasz za moim głosem. 6, 5. Czujesz się błogo i spokojnie. 4, 3. Jesteś bezpieczny. 2 i 1. Przenieśmy się teraz na przepiękną zieloną polanę. Na tej polanie stoisz bosymi stopami. Czujesz miękkość trawy. Czujesz zapach kwiatów. Słyszysz śpiew ptaków.
koło ciebie chodzą zwierzęta. Możesz je dotknąć, możesz je pogłaskać. Naciesz się tym widokiem. Poczuj zapach kwiatów. Poczuj zapach łąki. Popatrz na motyle, które latają wkoło ciebie. A teraz odwróć się. Za tobą jest wyboista droga. Ta droga prowadzi do rzeki. Idź w tą stronę. I wejdź na tą drogę. Stoisz na brzegu rzeki. Przed tobą ukazuje się most. Za tym mostem czeka na ciebie twoja brama mocy. Twój portal do świata aniołów. Za tym mostem jest przepiękna, świetlista brama. Złota, ogromna brama. Jest jeden warunek. Aby przejść przez most, zostaw teraz tu na brzegu wszystkie swoje problemy, swoje troski, wszystko to, co nie powoduje miłości w tobie. Zostaw to na brzegu. Kłopoty w pracy, kłopoty w domu. Poukładaj to, poukładaj, weź tylko ze sobą to, co sprawia, że czujesz się kochany, że czujesz się dobrze. Poukładaj na brzegu. Wszystko to, co ci nie służy. Jest to moment, kiedy możesz uwolnić się od trosk, zmartwień, kłopotów. Od tego wszystkiego, co na chwilę obecną jest dla ciebie ciężarem. Zostaw to tu na brzegu, aby móc wejść na ten most, weź ze sobą to, co sprawia, że czujesz się dobrze. Jeszcze zobacz, jeszcze gdzieś jest coś do zostawienia. A jak jesteś już gotowy, to przejdź przez ten most i stań przed świetlistą bramą. Przed ogromną, złotą, świetlistą bramą. Weź głęboki wdech i wydech. Za tą bramą czekają na ciebie aniołowie. Twój anioł stróż. Jeżeli jesteś gotów na rozpoczęcie nowego, szczęśliwego, pełnego
bezwarunkowej miłości życia. Poproś, aby brama się otworzyła. Za bramą widzisz złote światło, z którego wyłaniają się aniołowie po kolei. Twój anioł stróż, twój anioł opiekun. Podają ci rękę i wprowadzają cię w światło. Jesteś witany z miłością, z radością. Aniołowie tańczą z tobą, przytulają cię, cieszą się, że jesteś z nimi. Cieszą się, że przyszedłeś po wsparcie. Teraz możesz głośno powiedzieć, czego pragniesz. Powiedz głośno. Powiedz głośno swoje marzenie w taki sposób, jakby już się spełniło. Przed tobą właśnie ukazuje się twoje spełnione marzenie. Dzieli cię tylko od tego kilka kroków. Jeżeli jesteś gotów, wejdź w to marzenie. I poczuj jego spełnienie. Właśnie dokonał się cud. Spełniło się wszystko to, czego pragniesz. Poczuj to szczęście. Poczuj tą radość. Zatańcz z radości. Obkręć się dookoła i zobacz, jakim jesteś szczęśliwym człowiekiem. Twoja podświadomość teraz zapamiętuje to uczucie. Uczucie szczęścia i radości zostaje zapisane w twojej podświadomości. Aniołowie teraz cię zostawiają i pędzą z powrotem za most, tam skąd przyszedłeś, pozbierać wszystkie troski, zmartwienia, wszystko to, co zostawiłeś na brzegu, aby się tym zająć, aby potężną mocą anielską pozałatwiać wszystko to, co zostało na brzegu. To już ich moc, jak to się zadzieje. Ty jesteś właśnie w świecie, o którym marzyłeś kiedyś. Właśnie się wszystko spełniło. Głęboko oddychaj i czuj to szczęście. Głęboko jeszcze oddychaj i tańcz z radości. W swoim świecie, o którym marzyłeś kiedyś, właśnie się wszystko dokonało.
Po zakończeniu medytacji weź oczyszczającą kąpiel, weź przepiękną kartkę i napisz podziękowania do swoich aniołów za to, że Twoje marzenia się spełniły. Podziękuj za wszystko, co w tej medytacji otrzymałeś. Weź głęboki wdech i wydech. Możesz pozostać w tym szczęściu, ale możesz też zakończyć medytację. Ja Wam z całego serca bardzo dziękuję. Weźcie kilka głębokich wdechów i wydechów. Jak będziecie już gotowi zakończyć, poruszajcie nogami, rękoma i wróćcie do tu i teraz. Przytulam Was wszystkich. Wszystkich razem i każdego z osobna. Dziękuję, Magda.